To jest klaps, który przyszedł do historii, bo właściwie w filmie już się klapsa nie używa. Klaps służył do tego, żeby złapać synchron pomiędzy obrazem i dźwiękiem. Obraz był nagrywany na jednej taśmie, dźwięk był nagrywany na drugiej taśmie i trzeba było złapać synchron pomiędzy tymi taśmami. Do tego służyła ta listewka, która tutaj musiała trzasnąć w tę drugą listewkę. I to trzaśnięcie powinno być bardzo szybkie, to znaczy jedna 24 sekundy, czyli jedna klatka w filmie. Wtedy właśnie montażysta mógł łatwo ustawić synchron pomiędzy tymi dwoma taśmami. Klaps przyszedł już do historii. Wszystko jest w pewnym sensie historią. Przyszedł do historii, ponieważ teraz ten synchron łapie chipy, łapie cyfra, łapią komputery i tego już nie musimy robić. Oczywiście robi się klapsy wyłącznie do takiej czasami, to zależy od reżysera, żeby ujęcia, filmy sobie numerować, żeby mieć jakiś porządek, bo jak się robi dużo ujęć, to potem jest bałagan, a tak to każde ujęcie ma swój numer, prawda, i wtedy wiemy, do jakiej sceny dane ujęcie należy. To jest historia, ale właśnie z tą historią jest tak, że jest bardzo współczesna, bo jak robiłem pierwsze filmy, to zawsze ten klaps był używany, a teraz już nie pamiętam. Swój pierwszy film, który zrobiłem, to był film historyczny. Do tej pory się dziwię, dlaczego na debiut wybrałem film historyczny. To były Niedzielne igraszki. Film, którego akcja dzieje się w latach 50. na podwórku studni, gdzie dzieci się bawią w świat dorosłych. Naśladują świat dorosłych i robią sobie pogrzeb, taki symboliczny pogrzeb właśnie Stalina. Stalin to jest kotek. W piaskownicy grzebią tego kotka i przy pomocy tych zabaw pokazuje, jak wygląda świat dorosłych, na czym polega nią mechanizmy tego świata dorosłych. Ręce do góry! Nie bawię się, wyjeżdżam. Ciekawy dokąd? Z delegacją na sam pogrzeb. Cóż ty? Co? Józek jedzie na pogrzeb! Czyli był to film historyczny, który był w pewnym sensie filmem współczesnym, bo zawsze jest coś takiego, jak robimy w historyczny, jak robimy, pokazujemy w filmie historię, to ona zawsze no, musi w jakiś sposób korespondować ze współczesnością. Andrzej Wajda kiedyś powiedział, nie ma filmów historycznych. On, który zrobił, no, większość jego filmów to są filmy historyczne. Nie ma filmów historycznych, to są wszystko filmy współczesne. Mają tylko kostium, mają scenografię, mają dekoracje, ale właściwie to są filmy, które poruszają dylematy współczesne. I myślę, że to jest diagnoza bardzo, bardzo słuszna. Dlaczego my, którzy robimy filmy, kochamy historię i kochamy to, co w historii jest. W historii jest, jak powiedział Aleksander Watt, diabeł. Pewien diabeł, który kręci tą karuzelą historii i ta karuzela jest straszna. To jest coś potwornego i a jak coś jest straszne, jak jest bardzo złe,
jak mam bohatera, który dostaje się w tryby tej historii. To jest fantastycznie, to jest konflikt, to jest dramat i dlatego myślę, że tyle filmów historycznych na świecie powstaje. Bo historia stawia bohatera przed wyborami. Normalnie w takim życiu codziennym za oknem, które jest dosyć nudnawe, te dylematy pojawiają się rzadko. Natomiast jeśli mamy jakieś wydarzenie historyczne, no, wojna, to wtedy bohater stoi wobec pewnych wyborów, ostatecznych często, i musi coś wybrać. I to jest fantastyczne dla filmu, że bohater no, musi pójść w jakąś stronę. Jedna i druga strona oczywiście jest zazwyczaj bardzo niebezpieczna, trudna i rodzi bardzo wiele konfliktów, wydarzeń, przeszkód, i to jest fantastyczne. To jest fantastyczne, bo na tym właśnie opiera się dramaturgia filmu. I tak się zdarzyło, że ja tych filmów historycznych zrobiłem kilka, bo od czasu do czasu też mnie ciągnie oczywiście współczesność, natomiast tych filmów historycznych kilka powstało, a chciałem oczywiście zrobić więcej. Chciałem zrobić dużo więcej, ale no, niestety z filmem historycznym jest coś takiego, że film historyczny wymaga budżetu, który jest kilka razy większy niż taki budżet filmu współczesnego. I to jest, myślę, taka pierwsza przeszkoda, dlaczego tych filmów jest niedużo i dlaczego tych filmów nie powstaje tyle, ile byśmy chcieli i dlaczego na przykład do tej pory no, nie powstał w Polsce film o Monte Cassino, co jest wspaniałym przykładem wydarzenia historycznego, bardzo filmowego, jeśli czytamy pamiętniki, a właściwie reportaże Melchiora Wańkowicza spod Monte Cassino w jego słynnej książce, to tam jest kopalnia tematów. Tam jest materiał na 100 filmów fabularnych. Nie powstał żaden. I dlaczego? No bo i to myślę, że nie jest z powodów ideologicznych, nie z powodów jakichś przeszkód, nie wiem, politycznych, z powodu finansowych, no taki film jest dosyć drogi i jakoś nikt nie mógł się zebrać, żeby go sfinansować. A takich tematów jak Monte Cassino, no nasza polska historia przyniosła nam ogromnie dużo. No, Polska jest, myślę, bardzo bogata, ale nie w węgiel, nie w inne dobra naturalne. Jest bogata w cmentarze, czyli w historię. I tu jest, myślę, największe bogactwo Polski, ponieważ Polska znajduje się między Rosją a Niemcami, czyli w takim imadle wielkich dwóch mocarstw. I to, jeśli spojrzymy na polską historię w ostatnich stuleciach, to tam jest kopalnia tematów. Kopalnia tematów i od czasu zresztą takie filmy się pojawiają. One czasami są świetne, a czasami nie. I zawsze się zastanawiam, dlaczego niektóre te filmy wychodzą, a niektóre nie. I co w nich jest? Dlaczego tak jest? I moim zdaniem film historyczny to jest film, który pokazuje historię sprywatyzowaną. To znaczy historia, która jest jakaś własna, opowiedziana przez bohatera, przez postać, która bardzo subiektywnie pokazuje wydarzenia. Natomiast jak ktoś chce zrobić film historyczny, który chce być taki neutralny, a jednocześnie podlega pewnym podlega takiemu spojrzeniu ogólno-monolityczno-pamięciowo-narodowemu, no to zazwyczaj się to kończy klęską, ponieważ no, w filmie nie możemy zawrzeć wszystkiego. Film nie jest encyklopedią. Żeby opowiedzieć dokładnie o wydarzeniu historycznym takim, jak nam się wydaje, lub tak, jak jakaś pamięć zbiorowa, czy monolityczna pamięć zbiorowa nam
każe to wydarzenie widzieć. Taki film, myślę, zawsze będzie kaszanką i to nic z tego nie wyjdzie. Film powinien pokazywać historię bardzo osobiście. Spójrzmy na Powstanie Warszawskie. Powstanie Warszawskie ma bardzo dużo opracowań. Nie sposób zrobić na przykład filmu o Powstaniu Warszawskim, który byłby obiektywny, prawda? I te relacje filmowe o Powstaniu Warszawskim, fabularne, są świetne, jeśli one są bardzo opowiedziane przez bohatera Kanowajdy. Natomiast jeśli ktoś chce stworzyć i pokazać na ekranie jakiś mit powstania, no to oczywiście się to wszystko rozsypuje, bo mit jest pewnym obrazem uproszczonym, zmonopolizowanym. Często powstaje na zamówienie jakichś grup, nie wiem, politycznych, społecznych, narodowych i to nic nie ma wspólnego z filmem. Ja zrobiłem adaptację Kamień na szaniec i straszne baty dostałem za ten film, ponieważ tam pokazałem tych chłopaków, Zośkę, Rudego, Alka, którzy brali udział w odbiciu Rudego w 1943 roku, w sposób bardzo ludzki, normalny. To nie są posągi, to nie są monolity, to są normalni chłopcy. To się nie podobało niektórym, ponieważ naruszałem pewien mit narodowy. To nie byli bohaterowie z pomnika. Uważam, że gdybym tak ich pokazał, to byłaby okropna sytuacja. To byłby film jakiś nieprawdziwy kompletnie. A ci chłopcy byli normalni. No, akurat moja mama była w szarych szeregach i znałem tych chłopców z jej opowieści. I to nic nie ma wspólnego z tymi monolitami, o których napisał Druh Kamiński w swojej sławnej książce. Dlatego uważam, że historia w filmie musi być pokazana bardzo prawdziwie, a prawdziwie to znaczy subiektywnie przez postać, przez ludzi. To są scenariusze moich filmów historycznych, których nie udało mi się zrobić. Dlaczego? No bo nie miałem zazwyczaj pieniędzy. Ale jest taki film, który... Jeden. Który udało mi się zrobić, to jest wszystko to najważniejsze. To jest film, który powstał na podstawie wspomnień Oliwatowej. Pod tym samym tytułem. I opowiada o zsyłce do Kazachstanu. Ten film opowiadany jest przez bohaterów, przez samą Olę i przez jej syna. I na nich skupiona jest cała akcja. I pokazuje, jak właśnie oni inni Polacy zesłani do Kazachstanu, no, znaleźli się w tym wirze historii, którym kieruje i inspiruje diabeł. Diabeł historii, jak mówił Aleksander Bat, mąż Oliwatowej.
ten film robiliśmy właśnie w Kazachstanie. To był film, który udało nam się zrobić no, w tych miejscach mniej więcej, gdzie rzeczywiście działy się te wydarzenia. W związku z tym on ma taką w sobie prawdę, ale główna prawda, jaka tam jest, to jest prawda postaci, że jest opowiadany przez głównych bohaterów. To nie jest film napisany, mówię o scenariuszu, według kanonu dramaturgii amerykańskiej, która polega na trzyaktowym podziale całej akcji z dwoma punktami zwrotnymi i ponieważ akcja tego filmu obejmuje kilka lat, więc trzeba było pomyśleć, jak złapać ten okres, jednocześnie zachowując jakąś ciągłość narracyjną. I tutaj układ konstrukcyjny tego filmu to jest układ tak zwany sekwencyjny, czyli mamy, wędruje z sekwencją jedną do następnej sekwencji i tak dalej, i tak dalej. Także jest to troszkę taki, bym powiedział, pomysł no mniej używany, być może gorszy, być może lepszy, ale na pewno dzięki temu udało się no, przebyć ten dosyć długi okres czasu i pokazać różne momenty, różne wydarzenia z życia bohaterów, zachowując no, jakąś spójność dramaturgiczną, która polega na tym, że raptem bohaterka z synem znalazła się w tym imadle historii, które próbuje ją zniszczyć. Ona walczy o to, żeby przeżyć, walczy o to, żeby nie zginąć i wierzy w to, że się uda. Ja myślę, że ta wiara bohaterki w to, że przeżyje, jest taką ogromną siłą napędową do tego, żeby się nie dać. A oczywiście są duże kryzysy, jest głód, ląduje w obozie pracy przez parę miesięcy, potem chory jest jej syn, ale to wszystko się udało jakoś szczęśliwie zakończyć i rzeczywiście na końcu drogi spotyka się z mężem, z Aleksandrem Watem i wspólnie wracają do Polski, a potem uciekają z tejże Polski, która nie była taka jak kiedyś, uciekają do Francji. Struktura sekwencyjna, na czym to polega? Pokażę coś takiego, co przygotowałem do tego filmu. Mianowicie to jest właściwie film wszystko co najważniejsze, tylko na papierze. Na czym to się zasadza? Otóż to są właśnie te sekwencje, o których mówiłem. Prawda? Mniejsze, większe, ale musiałem to sobie rozrysować, ponieważ każda z tych sekwencji ma pewien inny rytm, ma pewną inną właściwość. I teraz, jak jedna sekwencja mi sąsiaduje z drugą sekwencją, to ja muszę tą sekwencję troszkę inaczej zrobić, wizualnie. Muszę inaczej, inscenizacyjnie, muszę zachować inny rytm. I musiałem sobie stworzyć właśnie taką tutaj strukturę, żeby to jakoś złapać, bo no co, film się nie robi po kolei, prawda? Jeśli ja bym kręcił najpierw, że są w Lwowie, jest szczęśliwy ich ten okres życia rodzinnego, no ale wchodzą Rosjanie, no i się zaczyna, potem jest aresztowanie, potem wywózka, potem Kazachstan, potem Almata, potem więzienie, potem w więzieniu zmuszanie do wzięcia paszportu sowieckiego, potem spotkanie z... tu jest więzienie. Potem spotkanie z Aleksandrem i powrót do Polski. Więc
jak film się kręci, to się nie kręci tego po kolei, no nie kręci się właśnie, tak jak powiedziałem, że kręci się raptem o tą scenę, powiedzmy na samym początku. I ja muszę wiedzieć, co ja wcześniej mam, ja chcę zbudować wcześniej scenę i muszę wiedzieć, ja chcę zbudować scenę później, prawda? Bo potem po tej scenie ja kręcę tę scenę, prawda? Więc muszę też wiedzieć, jaka jest relacja między tym a tym, a te sceny mając w głowie. To jest dosyć skomplikowane, jeśli struktura narracyjna filmu jest taka urozmaicona, zmienia się, jest dużo miejsc zdjęciowych, dużo sekwencji i teraz, żeby to wszystko jakoś spójnie opowiedzieć, a jednocześnie, żeby nie wpaść w pewną monotonię, no bo mógłbym, powiedzmy, każdą scenę zrobić tak samo. W sensie inscenizacji, w sensie rytmu, w sensie płynności. No i co? Myślę, że wtedy film byłby nudny. Jeszcze miałem taki przy tym filmie pewnego rodzaju rozkrok, ponieważ w trakcie zdjęć okazało się, że fantastyczny jest ten chłopiec, czyli syn Oliwatowej, że on ciągnie niektóre sceny na siebie. Bywa tak, że mamy dwóch aktorów, i w pewnym momencie jeden z bohaterów ciągnie scenę na siebie. Ma taką osobowość, ma taką prawdę, ma w sobie jakąś emocję, która jest niespodziewana. I raptem się okazuje, że ta scena jest opowiadana przez niego. I coś takiego mi się zdarzyło właśnie w tym filmie, że ten chłopiec okazał się fantastyczny i trzeba było to uwzględnić, prawda? Więc reżyser musi iść za aktorem. Jeśli aktor coś mi daje dodatkowego, to ja muszę to złapać, bo w tym jest jakaś tajemnica i coś wtedy rodzi niebywałego. No, tak za Zbigniewem Cybulskim poszedł w Popiele i dla Męcie Andrzej Wajda. Przecież on, a Wajda w ogóle nie chciał, żeby Cybulski tam grał, miał grać Tadeusz Janczar, ale coś tam się nie zgadzało. No i ktoś zaproponował właśnie Cybulskiego Wajdzie. No. I Cybulski wniósł do tego filmu coś, co nie było zapisane w scenariuszu. Pewną osobowość, jakąś emocję, jakieś rzeczy takie nie ulotne. I raptem stworzyła się fantastyczna postać. Chłopiec, który gra Andrzeja Wata, może nie ma takiej osobowości jak Zbigniew Cybulski, natomiast niewątpliwie jest to bardzo, już teraz dojrzały mężczyzna, był to bardzo zdolny chłopiec i on miał w sobie jakąś taką emocję delikatną, jak koronka, ale było w niej dużo prawdy i takiej siły i musiałem za tym pójść. W związku z tym musiałem też bardzo być uważnym, żeby się film nie przewalił w stronę, którą nie chcę, żeby nie poszło to w jakąś opowieść o biednym chłopcu, który został zesłany do Kazachstanu, że jednak jego matka też była z nim i też walczyła o niego. I poza tym jest jeszcze i na początku, i na filmu ojciec, który też jest taką wyraźną osobowością. Ten film był jednym z pierwszych filmów w Polsce, który odkrywał tak zwane białe plamy. Miał bardzo dobre przyjęcie, ale jakoś nie zbyt dobrze zafunkcjonował za granicą, nie wiem dlaczego. Być może był za bardzo hermetyczny. Jest to pewnego rodzaju mankament polskich filmów historycznych, że one w dużej mierze nie są zrozumiałe za granicą. Że wielki plus, jaki mają polskie cmentarze, nie jest zrozumiały poza Polską. Co innego Amerykanie
oni jak robią swoje filmy historyczne, to one są zrozumiałe pod każdą szerokością geograficzną. Dlaczego? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że te ich historie są bardzo uproszczone. Nie bawią się w jakieś elementy narodowe, nie bawią się w detale, nie chcą za wszelką cenę pokazać jakiejś takiej historii eseistycznie, tylko skupiają się właśnie na bohaterze. Proszę zauważyć, że western, który jest zrozumiały i akceptowany na różnych kontynentach, to jest film historyczny. Dla Amerykanów, może dla nas nie. Natomiast dla widowni amerykańskiej wspaniały gatunek pod tytułem western to jest film historyczny oparty na bohaterze, który jest albo dobry, albo zły, ale na pewno walczy o moralność, walczy o dobro, walczy z bandytami, walczy z czymś, co jest złe i zazwyczaj odnosi zwycięstwo albo zostaje pokonany. Jednak zawsze jesteśmy po jego stronie. No, nam się nie udało stworzyć takiego kanonu filmowego jak western. Natomiast pewne elementy w kulturze robienia filmów od Ameryki żeśmy przyjęli. Ja się przyznam, że łyknąłem od nich jedną rzecz, to znaczy sposób przygotowania do filmów, czyli storyboard. Jest coś takiego, że to jak reżyser się przygotuje do filmu, to potem widać na ekranie, tak mi się wydaje. W tradycji europejskiej reżyserzy czują się często artystami, którzy mu się coś kotłuje w głowie, przychodzą na plan filmowy i próbują coś tam sklecić z tych swoich kłębiących się myśli. Nie zawsze to się udaje. Kultura filmowa amerykańska, a właściwie zawodowa, polega na tym, że oni bardzo precyzyjnie się przygotowują do zdjęć. Między innymi właśnie robią scenopisy, storyboardy, scenorysy tak zwane, czyli rysują sobie i przygotowują na rysunkach ustawienia kamery. Robił to Orson Welles, robił to Alfred Hitchcock i rysują też obrazki, to znaczy pokazują, jak się układa kadrowanie, jak się układa obraz, kiedy są bliskie plany, kiedy szersze, jaka jest zależność pomiędzy nimi i tak dalej. W Polsce większość moich kolegów ignoruje ten etap przygotowań. Uważam, że to jest coś niepotrzebne. Ja uważam, że odwrotnie, że im bardziej mam przygotowany film, tym potem bardziej panuję nad tym materiałem. I to wszystko, co najważniejsze, które był filmem kręconym w dużej mierze w Azji, uważałem, że trzeba bardzo, bardzo się przygotować. I tutaj pokażę kilka właśnie etapów tych przygotowań. To znaczy rysunki, które pokazują inscenizację, jak porusza się aktor i jak stoi w stosunku do tego aktora kamera. I to są właśnie rysunki jednej ze scen, gdzie tych ustawień kamery jest dosyć dużo. Bez takiego przygotowania bym prawdopodobnie nie mógł tegoż kawałka filmu nakręcić, bo podejrzewam, żeby się zagubił w chaosie różnych ustawień przestrzeni i inscenizacji. I do takich rysunków tutaj, tych właśnie rzutów,
Ja robię tak zwany storyboard, który polega na tym, że mam opis sceny i tutaj są obrazki, co widzę. Czy tu mam detal, ktoś zakłada ubranie, potem mamy bliski plan, ktoś patrzy w szerszym, ktoś patrzy w bliższym i tak dalej, i tak dalej. Obrazki do tego filmu mają charakter taki szkicowy. Ja to robiłem wyłącznie dla siebie, operatora i jeszcze paru współpracowników. Czasami te storyboardy się wykonuje bardziej starannie, mają charakter taki, powiedzmy, bardziej reprezentacyjny, gdzie te ujęcia i te rysunki są dużo większe, ale akurat w przypadku tego filmu, gdzie siedzieliśmy gdzieś tam pod niebem Kazachstanu, pod granicą chińską, no nie uważałem, że muszę to rysować w bardzo jakiś sposób precyzyjny i w sposób taki atrakcyjny. Chodziło wyłącznie o takie warsztatowe podejście do paru scen. No takich rysunków mam tutaj sporo, ponieważ no, film się dzieje w wielu miejscach, jest dużo scen. Tu jest na przykład taka scena, którą często pokazuję studentom, scena z tak zwanym master shot, który polega na tym, że jest jedno ujęcie przewodnie na przesłuchującego główną bohaterkę, pułkownika służb bezpieczeństwa. On namawia ją do tego, żeby wzięła paszport i tu jest jakby zasada inscenizacyjna tej sceny, czyli jest jazda, która idzie za pułkownikiem, a bohaterka siedzi, czyli ona siedzi, a pułkownik chodzi, to jest ten element ruchomy. I te takie dwa mastery, to się nazywa film mistrzowskie ujęcie, czyli master shot, jeden oparty właśnie na tym pułkowniku, który no, mówi jej, żeby ona wzięła paszport i mamy jej reakcję, która bierze się z przebitek z master shota, który jest ustawiony na nią. Ona siedzi, on chodzi, on jest ten niebieski, ona jest ta żółta. Więc scena jakby prosta w realizacji w swoim założeniu, bo oparta na dwóch kierunkach i na kamerze, która raz jest ustawiona na niego, raz na nią. W realizacji okazała się też dosyć prosta, ale dzięki temu, że byłem przygotowany, bo gdybym tego sobie nie przygotował, takiego pewnego schematu, jak ugryźć tą scenę, to podejrzewam, żebym się zagubił w pewnych detalach, no bo to kręciliśmy rzeczywiście w jakimś takim pomieszczeniu, które było właśnie takim więzieniem. Było to nieduże pomieszczenie, trudne do kręcenia i rzeczywiście tam musieliśmy bardzo precyzyjnie przygotować wszystkie elementy, żeby to poszło. Bo nie wszystkie sceny, nie wszystkie filmy kręci się na hali zdjęciowej, gdzie możemy sobie wybudować dekoracje i tam już można wyczyniać to, co się chce. Natomiast no, większość filmów się kręci we wnętrzach naturalnych i one no, wymagają no, pewnego pomysłu na ugryzienie tej przestrzeni, w której się znajdujemy. I takich problemów no, przy tym filmie było sporo na każdym etapie. Pamiętam, że jak zmontowałem ten materiał, który był dosyć duży, no, pamiętam pierwsze układki montażowe, no były trzygodzinne, no to trzeba było się zdecydować na coś, w którą stronę iść. I miałem taki zwyczaj kiedyś przed laty, że przy swoich pierwszych filmach pokazywałem układkę montażową starszym, mądrym kolegom, żeby się poradzić, którą stronę dalej iść. I pokazałem ten jedną z tych wersji montażowych Andrzejowi Wajdzie i Krzysztofowi Zanussiemu. Oni bardzo chętnie się zgodzili, że obejrzą, jak ich poprosiłem. To jest piękne, myślę, w naszym zawodzie, że jeśli zwracamy do kogoś, kto ma
no już pozycję zawodową, a jednocześnie wiemy, że jest mistrzem i prosimy o poradę, to zawsze ten proszony mistrz znajdzie czas, umówi się, pójdzie, przyjdzie do wytwórni, usiądzie, obejrzy film i tak dalej. Także to myślę, że to jest bardzo ładne. I pamiętam, Andrzej Wajda powiedział, że tu trzeba się skupić na postaciach, na relacji dziewczynki, chłopca i jego matki, na tym, co jest pomiędzy nimi, na tej emocji, że to jest najpiękniejsze. I potem na przykład pokazał mi tam w kącie wytwórni, o, wie pan co, Brzezinę, ten film, gdzie są świetne plenery, taka piękna natura, to ja nakręciłem tu, w rogu tego pomieszczenia, bo te główne sceny z bohaterem, te główne sceny o śmierci, to ja nakręciłem tu i na tym ten film siedzi, a nie na tych tam pięknych brzozach, plenerach i przestrzeniach. A Zanussi powiedział co innego. Zanussi powiedział, że potrzebuje więcej metafizyki, potrzebuje więcej nieba, potrzebuje więcej przestrzeni, potrzebuje więcej czegoś, co jest nieokreślone, żeby puścić ten film taką stronę właśnie bardziej duchową. Znaczy zupełnie inny pomysł, zupełnie inne podejście. Ja musiałem wybrać, prawda? Dwie zupełnie inne drogi. I co zrobiłem? No wybrałem tę drogę pierwszą, czyli poszedłem za Andrzejem Wajdą. Myślę, że ta druga, którą mówił Zanussi, też była niezła, ale no, trzeba było się na coś zdecydować. A nie można było tak zostać po środku, że trochę tego, trochę tego, bo to jest najgorzej. I wtedy zrobiliśmy dokrętki. За то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт. Молоткастый, серпастый советский паспорт. Ну, шибко, что так больно? Хотче. Ну, хотче, шибче. Тут и все рамы. Szybko wsiadamy! Musimy zostać. Чиновник берет мою краснокожую паспортницу. Мама, не марчи, przecież jesteśmy razem. Nie smuć się. W studio dźwiękowym w rogu było trochę miejsca i tam już zbudowali taki szałas, w którym są, to w filmie można zobaczyć, rozmowy matki z chłopcem. To było nakręcone na Chojemskiej w studio dźwiękowym w rogu, a nie w Kazachstanie. Oczywiście w dźwięku słyszymy step, wiatr, tam żeśmy trochę do taką płachtą w tym szałasie robili jakiś ruch, co tam się udawało, jakieś tam pyły, piaski, coś i tak dalej. Natomiast generalnie jest ta scena w większości nakręcona
w Warszawie w studiu dźwiękowym, które odgrywało rolę hali zdjęciowej. Takie przygody się trafiają, jak jest film duży, jak mamy dużo materiału, jak no, reżyser się szamocze wtedy, nie wie w którą stronę iść, albo wie, ale jest na tyle świadomy, że wie, że są inne możliwości. Oczywiście mógłbym iść w wytyczonym kierunku, założyć klapki na oczy i robi wszystko po swojemu. Ale wtedy jest najgorzej, bo często się zdarza, że to możemy obserwować na wielu, wielu filmach, że ten materiał się rozchodzi, że jedna scena jest fantastyczna, druga jest fantastyczna, bo idziemy za sceną, że w tej scenie jest to fantastyczne. I te sceny są świetne pojedynczo, są świetne. Natomiast jak są złożone w całość, to się potem w jakiś sposób niwelują, w jakiś sposób to się wyrównuje i nie ma jakiejś takiej przewodniej myśli, czy przewodniego kierunku filmowego. Nie mówię o interpretacji, tylko że ten film nie idzie w jedną stronę, spójną stronę, czy gatunkową, czy taką, bym powiedział, filmową bardziej. I rzeczywiście możemy obserwować na różnych przykładach, jak te filmy się rozjeżdżają, jak to się nie udaje często. Jest taki reżyser, któremu filmy historyczne, moim zdaniem, bardzo się udawały. To jest Kazimierz Kutz. Bo my tutaj pamiętamy o Wajdzie, pamiętamy o innych mistrzach polskiego kina, a Kutz, który zmarł niedawno, myślę, że jest trochę zapomniany. Jego filmy są fantastyczne, ponieważ z jednej strony pokazują bardzo dużą taką wrażliwość artystyczną, a z innej strony są świetnie zrobione warsztatowo. No mało jest teraz takich majstrów, którzy tak mieli opanowany, tak mają opanowany warsztat, jak miał Kazimierz Kutz. Melduj się zastępca szefa urzędu, major Kowalski. Kwiatkowski. Kowalskich i Kwiatkowskich jest jak psów. Nawet mówię towarzyszowi Radkiewiczowi, że zmienię nazwisko. Ale nie pozwoli. Bo tak lepiej brzmi propagandowo. Że niby takie rdzennie polskie. Porucznik Dudecki, mój adiutant. Zdolny NKWDzista. Podłoga musi lśnieć, Kowalski. I trochę więcej zieleni. Urząd to nie kostnica. Zrobi się to, nasz pułkowniku. Proszę do mnie. Kazimierz Kutz w ostatnich latach swojego życia pisał tę książkę. To jest dariusz jego filmowych przeżyć. Tutaj opisuje wszystko, co w jego życiu było związane z filmem, od początku w szkole filmowej, aż po ostatni film Pułkownik Kwiatkowski. Ta książka jest fascynująca, ponieważ pokazuje no, to piekło, w jakim my, ludzie filmu, żyjemy i ten raj, który jest jednocześnie to miejsce, w którym się poruszamy, gdzie wykonujemy swój zawód. To jest bardzo złośliwa książka, ale która pokazuje no, piękno tego zawodu i cierpienia, które się wiążą z tym zawodem.
Bo Kuc pisze nie tylko o sobie, ale pisze też o swoich kolegach. O ich wzlotach i upadkach. Pisze o kolegach sławnych pisarzach, pisze o Dygacie, o Henie, o Andrzejewskim. No rzeczywiście tutaj jest no, portret fascynujący. Portret polskiego życia filmowego, polskiej kultury za czasów PRL-u i kawałek jeszcze później. Więc i w tej książce też wspomina właśnie o ostatnim swoim filmie, o pułkowniku Kwiatkowskim, który to film jest filmem, jak większość filmów Kuca, historycznym i który jest komedią, czyli filmem gatunkowym, który przedstawia wydarzenia prawdziwe, oczywiście sfabularyzowane przez Jerzego Stawińskiego, który był scenarzystą i który zetknął się z prawdziwym bohaterem, którego potem biografię właśnie w tym scenariuszu opisał. A jest to historia fałszywego pułkownika UB, który udaje właśnie pułkownika UBECI po to, żeby z więzień wyciągać AK-owców. I jest to film, który ma dużo ironii, sarkazmu, gdzie świetna rola Marka Kondrata, który myślę, że się nadaje do tej postaci, do zagrania tej postaci w sposób fantastyczny. I w tej chwili możemy zobaczyć, jakim wielkim fachowcem był Kazimierz Kuc. Ponieważ ten film jest zrobiony od strony warsztatowej perfekcyjnie. Niewielu jest teraz reżyserów w Polsce, którzy tak potrafią tkać materię filmu, tak opowiadać, z takim dynamizmem, z takim wyczuciem narracji, z takim organicznym ułożeniem filmowej historii. Tu widzimy, że Kuc nie tylko był świetnym opowiadaczem, ponieważ no, jak przeczytamy tę książkę, to czujemy jego wielki talent, taki narracyjny, literacki też. Natomiast myślę, że był wspaniałym opowiadaczem filmowych historii na ekranie. Czyli rzeczywiście pułkownik Kwiatkowski, myślę, że jest to film Szkoły Polskiej, tego odłamu ironicznego, tego odłamu, który reprezentował Andrzej Munk, czyli odłamu komediowego, który jednak pod przykrywką na śmiechu pokazuje coś prawdziwego i ważnego. Chłopcy, chodźcie tu. Musimy znaleźć odpowiednie miejsce na nocleg. Nie lepiej jechać od razu do granicy. To może nasza ostatnia noc w ojczyźnie. Niebawem staniemy nad granicą. Dalszą akcję uważam za zbyt ryzykowną. Nawet te głupole z UB w końcu zorientują się, kim jestem naprawdę. No, w końcu jednak coś udało się zrobić dla dobra ojczyzny. I było przy tym trochę śmiechu. Porucznik Dudecki wypłaci wam odprawę, a potem każdy zastanowi się, co robić dalej. Albo zakopie mundur, broń i będzie usiłował wśliznąć się do cywila. Albo powiesi się na najbliższym drzewie. Tak, to też jest wyjście, ale tchórzliwe. Dla poszukiwaczy przygód są lepsze perspektywy.